Jest trochę na rata, ale ostatecznie udało się tą piłkę do sieci skierować 1-1. Wyrównują gospodarze, strzelce z pola grający z numerem 9, Robert Myrta. I rozpoczynamy drugą część spotkania, jak na razie po pierwszej, wynik remisowy 1-1, Interkoun, Polonia, Sal Świdnica, Piast, Żernik i Wrocław dla gości. Rozpoczęło się to strzelanie strzelcem pola Oskar Trzepan, grający z numerem 10. Robert Myrta, w tym pierwszej połowie, zaczął to strzelanie w drugiej części gry już w 27 sekundzie otwieramy. To strzelanie, jeśli chodzi o zmagania w drugiej części gry, Interkoun, Polonia, Stal Świdnica wychodzi na prowadzenie w starciu przeciwko Piastowi, Żerniki, Wrocław, no i tym strzelcem gola, tak jak w pierwszej części gry, tak i w drugiej, Robert Myrta grający w biało-zielonej koszulce.
Była jeszcze taka tylko pozdrawiamy na koniec tego spotkania. Niestety nie udało jej się wykorzystać tak czy inaczej. Końcowy widzek arbitra Lidlechą, Polonia Starsilica wygrywa 3-2 z Piastu Żelniki Wrocław po dwóch trafieniach Roberta Merty, jednym golu Szymona Tragarza dla pokonanych. Dwa gole w dzisiejszym spotkaniu zaliczył Oskar Trzepacz.